Z poprzednich odcinków serii o Alzacji wiemy, że ta piękna i kolorowa kraina zainspirowała braci Grimm do napisania swoich słynnych baśni. Co jednak tam robić, gdy zęby już bolą od słodyczy alzackich domków, a od zapachu kwiatów kręci się w głowie? Wtedy polecamy wyprawę w Wogezy i o tym właśnie opowiemy Wam dzisiaj. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Nasza wycieczka poprowadzi krętymi drogami na północ od Kolmar. Odetchniemy od cukierkowego klimatu, by pobyć bliżej tutejszej przyrody, gór i tajemniczych zamków. Dzień dobry się z Wami! Bonjour, bonjour! Wyruszamy samochodem z samego serca Alzacji, czyli z Kolmar, ale drogę tę można także pokonać rowerem. Jeśli zastanawiacie się, czym są Wogezy, to odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to pasmo górskie, będące naturalną granicą pomiędzy Alzacją a Lotaryngią. Francuską nazwę pasma pisze się Vosges, ale żeby nie było za łatwo, wymawia się ją Vosges. Wogezy nie są bardzo wysokimi górami. Ich najwyższy szczyt to sięgający 1424 metrów Grand Ballon. Nazwa góry zapewne pochodzi od jej obłego kształtu, który przypomina wielki balon. Zamek Königsburg znajduje się na wysokości 757 metrów na grani wystającej ze skalistej góry. Dawnym mieszkańcom zapewniało to doskonałą widoczność na wiele kilometrów. Stąd jak na dłoni widać dużą część Alzacji. Zamek jest zabytkiem narodowym Francji i należy do nielicznych w okolicy, które można zwiedzać, gdyż wszystkie pozostałe to ruiny. Przez co Königsburg to dziś najważniejszy i najchętniej odwiedzany zamek Alzacji. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z XI wieku. W czasie wojny 30-letniej został on niemal całkowicie zniszczony, a to, co oglądamy dzisiaj, jest tylko repliką wzniesioną w wieku XIX. Oglądacie kanał Travelove. Jedziemy teraz na drugą, nie mniej znaną w Alzacji górę, którą jest Mont Saint-Odile o wysokości 760 metrów. Na jej szczycie wybudowano klasztor, nazwany od żyjącej tam świętej Otylii. Otylia urodziła się niewidoma i dlatego ojciec chciał ją zabić. Matka uratowała córkę, umieszczając ją w klasztorze. Tam za sprawą święconej wody cudownie odzyskała wzrok. Dzisiaj jest patronką cierpiących na choroby oczu, uszu oraz bóle głowy. Na przyklasztornym placu stoi niezwykły czasomierz. Jest to 24-tarczowy zegar słoneczny. Dzięki wyjątkowej konstrukcji można na nim odczytywać czas przez cały dzień, a także poznać aktualną godzinę w wielu miejscach na świecie. Rocznie klasztor odwiedza 1 000 000 turystów i pielgrzymów. Nasz kolejny przystanek to wioska Murbach i romański kościół dawnego opactwa benedyktynów. Co ciekawe, kościół dziś składa się tylko z dwóch wież i niewielkiej nawy pomiędzy nimi.
Świątynię zniszczono w czasie rewolucji francuskiej i nigdy jej w pełni nie odbudowano. Na szczególną uwagę zasługują tu piękny ogród i kaplica z ogromnym zegarem słonecznym. Pasmo Vogezów ciągnie się wzdłuż Renu przez 160 km. Będąc w okolicy, warto zrobić sobie wycieczkę bez planu i pojeździć po okolicznych górkach. Piękne widoki na doliny, w których wypasają się krowy z wielkimi dzwonkami, gwarantowane. Lac Blanc, czyli Jezioro Białe, leży na wysokości 1050 metrów. Inspiracją dla nazwy tego zbiornika był zapewne kolor kamieni, które pokrywają jego brzegi. Na szczycie wysokiej skały, dominującej nad panoramą jeziora, stoi niewielka biała figurka Madonny. Kilka kilometrów dalej, na przełęczy oddzielającej Alzację od Lotaryngii, znajduje się kompleks rozrywkowy z wyciągami i zjeżdżalniami. Miłośnikom trekkingu i rowerów górskich Vogezy oferują naprawdę wiele atrakcji. Po drugiej stronie góry i o 100 metrów niżej znajduje się drugie jezioro o nazwie Lac Noir, czyli czarne. Jest ono sporo mniejsze, niemniej jednak warte odwiedzenia. Vogezy wyrastają z niziny alzackiej dość gwałtownie, więc skrajne wzgórza są idealnymi punktami obserwacyjnymi. Nic zatem dziwnego, że już przed wiekami na wielu z nich powstały warownie i wieże obserwacyjne, z których strzeżono upraw przed najeźdźcami. Zdobywanie alzackich zamków to kolejny pomysł na turystyczną przygodę. Tu kończymy naszą wycieczkę. Dzięki, że byliście dziś z nami. Zostawcie pod filmem komentarze. Powiedzcie, co Wam się podobało, a co nie. I pamiętajcie o subskrypcji, by być na bieżąco z naszymi filmami. Do następnego odcinka. Ciao! Salut!